emocje każde spotkanie, a jeszcze spotkanie z dużą grupą ludzi i jeszcze w dodatku, którzy przyszli na to spotkanie z własnej, nieprzymuszonej woli, no to już czego jeszcze może ktoś taki jak ja pragnąć. Każde takie spotkanie jest przeżyciem. Nigdy nie wiadomo, jakie padnie pytanie, jaka będzie atmosfera. Widzowie, którzy przychodzą, to są moi dawni widzowie programu w Starym Kinie oraz młodzi, którzy o tym programie od swoich rodziców, dziadków czy kogokolwiek po prostu słyszeli i są ciekawi, że jest taki facet, który już dosyć długo opowiada o tych filmach, co on myśli, co on mówi i tak dalej. Jeśli powiem, że moja domowa biblioteka składa się z ponad 4000 tomów, no to chyba nie będę musiał odpowiadać na pytanie, jak ja mam stosunek do czytelnictwa. Książka była, jest i będzie zawsze podstawą. Z tym, że ona przybiera w tej chwili no, różne formy. No, przecież są audiobooki, są formy elektroniczne, nawet w smartfonie można czytać Dickensa i tak dalej, i tak dalej. Forma się bardzo zmieniła. Nie sądzę, żeby tak bardzo zmieniła się chęć obcowania ze słowem drukowanym.